Radio Końcówka. Nie możemy go zmienić, ale tam nie możemy próbować go zmienić. To jest właśnie taka próba, bo ja mam świadomość tego, że jest to ciężki temat, że jedną książkę tego nie zmienimy, czyli dwa razy tak jak to, ale to się nie o to chodziło, bo tak jak rozmawialiśmy z samym bezdomnymi i z fundacją, to ludzie może by nawet nie chcieli być nazywani bezdomnymi, a oni tu chlapią tym ozorem żydowskim, chlapią. No bo żydziory zawsze dzieliły się, dzieliły ludzi na kategorie, prowadziły jako mosadyści, jako do religii katolickiej, cyfry, czary, wróżby, zanieczyściły cały ten kościół katolicki. W sumie, że to chrześcijaństwo nawet już całe teraz to samo robi, ale to nie jest chrześcijanin. Oni wszędzie tam, tak jak to Janek Witek mówił, tam gdzie się żydziory nie pojawią, wszystko doprowadzą do ruiny. Poprzez podziały, poprzez opisy takie. Po co to ludzi dzielić? Może, tak jak mówię, ktoś się wstydzi, chowa się. Wczoraj widziałam też, gdzieś siedział bezdomny taki w ciemnym miejscu. Nie chciał, żeby ktokolwiek go widział. Może chciałby się nawet dać utylizować. Ludzie wstydzą się tego, ludzie nie chcą. A one te cyganoży do dziadogady opowiadają, opisują, reklamują bezdomnych, którzy, tak jak jeszcze raz mówię, powtarzam, nie chcieliby być nazywani bezdomnymi. No bo to, co to znaczy bezdomny? To jest taki podział, jakby ocenianie. Zapędziła na gruzińską 6 do dziennego szpitala, pobytu dziennego, psychiatrycznego, gdzie nauczą was z trudem, za 10. razem, jak tam będziecie, jako pacjenci, to nauczą was, nie krytykuj, nie oceniaj, mów od siebie, a mów mądrze, mów mądrze. Że to jest Dwa lata temu w okrągłej 70. rocznicy wyzwolenia obozu uczestniczyło 300 więźniów, dziś 60. W Rzeszowie rozpoczęło się 10. forum Europa-Ukraina. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom na jego początek nie przybyli przedstawiciele najwyższych polskich władz. Powód to decyzja Służby Bezpieczeństwa Ukrainy dotycząca prezydenta Przemyśla Roberta Homy. Zakaz wjazdu został wydany na przełomie grudnia i stycznia. Tak dopiero w połowie tego miesiąca dowiedział się o tym sam zainteresowany. Chciał wjechać na Ukrainę. Przedstawiciele polskich władz zagrozili zdecydowanymi działaniami. Pierwszym z nich była rezygnacja z udziału w forum Europa-Ukraina. W Rzeszowie. Zakaz został wycofany w piątek rano, tak było za późno, aby zmienić plany. Marszałka Sejmu, organizator forum Zygmunt Berdychowski powiedział, że jest to impreza przede wszystkim gospodarcza, a nie polityczna. To, co najważniejsze dla tego wydarzenia, to jest ta ogromna liczba uczestników i ten biznes, który nie przyjechał tutaj po to, żeby... No nie podniesie się, bo są tacy ludzie, którzy się cieszą z tego, że ktoś jest widocznie bez
bezdomny i na ławkach śpi. Ma recept, pieniądze byś ściągnął. Haracz byś ściągnął z Brezniewa. Ale żeby go wziąć do domu, choć na jedną noc, to nie. On jest bezdomny widocznie. Taki jest, na to zasługuje. Tak myślą, mohery, Warszawa. Ludzie tacy są. Są sobie sami winni. Niezwykle rodzinne święto. Podczas kolacji na stole nie może zabraknąć symbolizujących obfitość pierożków, czy też ryby, która uznawana jest za symbol pobożności. Już od wczesnych godzin wieczornych, w ostatni dzień Starego Roku, Chińczycy odpalają fajerwerki. Wierzą, że huk fajerwerków i petard odstrasza złe duchy. Okres Nowego Roku, który w Chinach nazywany jest świętem wiosny, to czas największej czasowej migracji w dziejach ludzkości. Szacuje się, że udający się do domów Chińczycy odbędą w tym roku ponad 2 miliardy podróży. Zgodnie z chińskim kalendarzem, dziś rozpoczyna się rok kogutu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, prognoza pogody. Wieczorem i w nocy zachmurzenie małe, tylko na wschodzie umiarkowane. Na północnym wschodzie słabe opady śniegu, lokalnie marznącego deszczu. Temperatura od minus 13 stopni na południu, minus 8 w centrum do minus 3 na wybrzeżu. Na północnym wschodzie od minus 3 do minus 1 stopnia. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny punktualnie o 17. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 16:35. Polskie Radio 24. Dziś poświęcimy oficjalne obchody 72. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz. Dużo mówi się o pamięci, dużo mówi się o przeszłości, dużo mówi się o historii, także my chcemy porozmawiać o tych wszystkich wątkach. W studiu gości Aleksandra Wójcik i Maciej Zdziarski, autorzy książki Dobranoc Auschwitz, reportaż o obywych więźniach. Dzień dobry. Spisali Państwo historię odchodzących już świadków, byłych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Jak się okazało, w ostatniej chwili do momentu wydania książki dwóch bohaterów już zmarło. Czy zamysł był taki, żeby stworzyć? Tak, zdecydowanie o to nam chodziło, dlatego że na bohaterów wybraliśmy ludzi w większości 90-letnich. 95 dziś najstarszy pan Karol Tendera, który jest znany powszechnie z walki o kłamstwo o polskich obozach śmierci, wytoczył proces niemieckiej stacji CDF. O panu Karolu jeszcze porozmawiamy. Tak, ale zdecydowanie mieliśmy takie poczucie, że być może to właśnie ostatni moment, żeby po te obozowe historie sięgnąć, żeby je mieć z pierwszej ręki, czyli od osób, które bezpośrednio doświadczyły Auschwitz. To roczniki 20 w dużej mierze, a więc ludzie bardzo zaawansowani wiekowo. Chcieliśmy wybrać, tak się stało, pięcioro bohaterów bardzo zróżnicowanych. Oprócz Karola Tendera, o którym będzie jeszcze mowa, Józef Paczyński, numer 121, który został przywieziony do Auschwitz w pierwszym transporcie. Numer 121. Pozostał w obozie do samego końca, aż do Marszu Śmierci. Ten numer początkowy, robiący ogromne wrażenie na ludziach, którzy słuchali relacji Józefa Paczyńskiego, dawał mu też pewną szczególną pozycję w obozie. Został skierowany do komanda, które zajmowało się organizacją sklepów fryzjersko-kosmetycznego dla SS-manów, strzygło SS-manów, a później był również fryzjerem komendanta obozu i musiał przez całe życie odpowiadać na pytanie, dlaczego niepoderżną brzytwą gardła Hessowi. To nasz drugi bohater, trzeci również z kolumbowych roczników, Marek Lewski, żołnierz Armii Krajowej, zajmował się w ramach zadań przydzielonych przez KEDYF, m.in. likwidacją zdrajców. Spektakularna ucieczka z obozu koncentracyjnego była jego udziałem. Tę ucieczkę bardzo szczegółowo w książce opisujemy. I wreszcie Stefan Lipniak, najmłodszy z tych wymienionych do tej pory, rocznik 24, robotnik, który 44 miesiące przepracował za drutami, podejmując się najcięższych prac, był skierowany do ciężkiej fizycznej roboty. I wreszcie wyjątek, potwierdzający regułę, pani Lidia Maksymowicz, dziś 76-letnia, więc bardzo młoda w porównaniu z pozostałymi bohaterami, trafiła do Auschwitz jako 3-letnia dziewczynka, była poddawana eksperymentom doktora Mengele, po wojnie trafiła do polskiej rodziny, a po kilkunastu latach okazało się, że jej matka, która miała zginąć w obozie koncentracyjnym, żyje w Związku Sowieckim. Spektakularne odnalezienie matki Lidii Maksymowicz, że i to, jak te dwie kobiety po latach rozłąki rzucają
się w sobie w ramiona, także jest elementem naszej opowieści. Książka napisana, żeby zdążyć, żeby wykorzystać jeszcze, być może, ostatnią albo jedną z ostatnich szans, żeby porozmawiać z naocznymi świadkami dramatycznych wydarzeń biegła na ziemi w zasadzie. Ale mam też wrażenie, że Państwo być może chcieli przypomnieć, że wprawdzie z jednej strony minęło ponad 70 lat od ostatnich dramatycznych wydarzeń, ale z drugiej strony byli więźniowie cały czas jeszcze żyjącą wśród nas, często ich bijemy na ulicach, ale zapominamy o tym, nie korzystamy z okazji, nie rozmawiamy z nimi, a oni cały czas jeszcze mają dużo do powiedzenia. Mają dużo do powiedzenia i chętnie opowiadają. Pan Stefan Lipniak to człowiek, który dzisiaj ma rzeczywiście 92 lata, natomiast codziennie robi taką rundkę wokół krakowskiego rynku, 5 kilometrów, taki spacer bez względu na warunki atmosferyczne. I to jest rzeczywiście człowiek, którego można spotkać w aptece, w tramwaju i nie zobaczyć w nim tego człowieka, który spędził 44 miesiące za drutami różnych niemieckich obozów, bo Auschwitz był jego ostatnim przystankiem i który też podjął bohaterską ucieczkę po marszu śmierci z transportu, który prowadził więźniów Auschwitz z Oświęcimia właśnie do innego niemieckiego obozu, w którym być może by zginął. Udało mu się przetrwać i dzisiaj rzeczywiście chętnie opowiada, jest z natury optymistą. Po wojnie był sędzią piłkarskim i dużo na ten temat rozmawialiśmy. Dlatego też trzeba powiedzieć, że to jest oczywiście książka o byłych więźniach Auschwitz, tych obozowych historii jest w niej wiele, natomiast opowiadamy też o tym, jak potoczyły się losy byłych więźniów po wojnie, kim byli, jak zakładali rodziny, kim są dzisiaj. No, w większości to osoby już w podeszłym wieku, ale prowadzą dobre, udane życie, potrafią cieszyć się być może bardziej niż ludzie młodzi z tego, co przynosi im życie właśnie w tych ostatnich latach. W tym miejscu musimy wymienić jeszcze jedną postać, która jest bohaterką książki nie wprost. Doktor Alicja Klich, rączka i przychodnia przy ulicy Titla w Krakowie. To od niej wszystko się zaczęło. Kilka lat temu, kiedy przygotowywałem zbiór wywiadów mówiących starzeniu się i starości, spotkałem się z panią doktor, która prowadziła z nią rozmowę i po tej rozmowie moja rozmówczyni zapytała, czy pan wie, że oprócz tego, że zajmuje się geriatrią, prowadzę przychodnię adresowaną, przeznaczoną dla wywiezienia obozów koncentracyjnych. To było zdumiewające, chociaż mieszkam w Krakowie, nie wiedziałem, że taka przychodnia istnieje, a już kilka dni później w domowym ogrodzie pani Alicji uczestniczyłem w ogniesku z udziałem więźniów. Tam poznałem dwóch spośród naszych bohaterów, Józefa Baczyńskiego i 1921 Karola Tendere, który podszedł do mnie, kiedy tylko dowiedział się od doktora Alicji, że jest dziennikarzem, by opowiedzieć mi historię swojego życia. Rywalizował z opowiadaniem tej historii Józef Baczyński. Nagle znalazłem się w takiej niezwykłej i fascynującej sytuacji, kiedy dwóch bardzo już wiekowych panów, ale w świetnej kondycji, jakby prześcigało się w tym, żeby bardziej zainteresować mnie swoją historią, niż mógłby to zrobić ten drugi opowiadający. To pokazało mi, że prowadziliśmy tą refleksję rolą, że wśród nas są tacy ludzie, którzy nie tylko mają ze sobą piekło obozowe, ale też niezwykłą zupełnie witalność i być może o tej witalności równie warto byłoby coś napisać, jak o ich przeżyciach obozowych. Chociaż ta witalność, mam wrażenie, w książce się również pojawia. Byli więźniowie to ludzie, którzy naprawdę potrafią czerpać z życia pełnymi garściami. Wyjeżdżają na wycieczki zagraniczne, wchodzą na przyjęcia, zawierają nowe znajomości, tańczą. Cieszą się życiem. Tak, pani doktor Kikrączka, kiedy poznała żyć swoich pacjentów kilkanaście lat temu, bardzo się z nimi zżyła i zaprasza ich czasami na swoje rodzinne uroczystości. Opowiadała taką sytuację, jakiej córka wychodziła za mąż i zaprosiła na tą weselę właśnie pana Stefana, wówczas 90-latka. I panią Lidię, to ta pani, która trafiła do Auschwitz jako trzyletnia dziewczynka. I właśnie pan Stefan z panią Lidią w pewnym momencie przyjęli parki, można powiedzieć, dlatego że DJ puścił jakiś utwór zbliżony do tanga i nie potrafił tańczyć. Właśnie pan Stefan z panią Lidią pokazali, jak się tańczy tango. Młodszym uczestnikom tej uroczystości, którzy byli zdumieni, dowiedzieli się, że tango tańczą byli więźniowie obozów koncentracyjnych. Takich scenek w naszej książce, które pokazują te energie jest więcej. Na przykład opowiadamy o tym, jak Karol Tendera próbuje dostać się do sanatorium. Okazuje się, że dopiero za 2 lata jest najbliższy termin. Dzwoni do Super Expressu, żeby dziennikarz tej gazety napisał, że to skandal, że bohater wojenny nie może trafić tam wcześniej, chociaż reguły są właśnie takie, że weterani są usługiwani poza kolejką. Kiedy ta interwencja prasowa odnosi skutek, Karol jedzie do sanatorium, ale mu się tam nie podoba. Jedzenie jest niedobre, więc szefowi sali mówi: przepraszam panu uprzejmie, ale karmicie tutaj podobnie w Auschwitz. Więc te
pewnego rodzaju anegdot pokazujących siłę naszych bohaterów. 10-latków jest sporo, no ale być może w tym tkwi tajemnica i odpowiedź na pytanie, które i oni sobie zadają, i my jako autorzy sobie zadajemy i myślimy, że będzie zadawał sobie te pytania czytelnik. Jak to możliwe, że ci ludzie nie tylko przeżyli obóz, ale jeszcze przeżyli później 70 lat. Co się stało z ich życiem i jaki był cel, jaki jest cel tak długiego życia? To jest pytanie, które bardzo często powraca na kartach naszego reportażu. Jak przebiegały rozmowy? Tematyka obozowa była dominująca, czy pojawiała się raczej mimochodem na marginesie przy okazji? Niektórzy z naszych bohaterów są przyzwyczajeni do tego, że zgłaszają się do nich dziennikarzy, szczególnie przy okazji rocznic takich jak dzisiejsza. Natomiast niektórzy mniej są do tego przyzwyczajeni i na przykład z panem Stefanem sytuacja wyglądała tak, że bardzo często umawialiśmy się tak zupełnie towarzysko, nie zobowiązująco, bez dyktafonu. Rozmawialiśmy o bieżących wydarzeniach, korzystając z tego, że mamy wspólne zainteresowania. Ja kiedyś się interesowałam piłką nożną, pan Stefan był sędzią, tak na bieżąco komentowaliśmy wydarzenia sportowe. A to Auschwitz czasami pojawiało się tak przypadkiem. Często były takie zaskakujące sytuacje, ponieważ chodziliśmy do miejsc uczęszczanych przez młodych ludzi, siadaliśmy przy stoliku, rozmawialiśmy właśnie jakieś tam błahe tematy i nagle rozmowa schodziła na Auschwitz i nagle wokół czasami zalegała cisza, bo ci młodzi byli zdziwieni, co tutaj, co w zasadzie, kim są ich sąsiedzi. I dlaczego rozmawiają o czymś tak. Zdarzało się też inaczej w przypadku niektórych bohaterów, którzy swego rodzaju, czy są swego rodzaju obozowcami obozowymi. Józef Baczyński potrafił wiele godzin bardzo barwnie opowiadać o życiu w obozie. To były straszne opowieści, ale zarazem opowieści piękne, wypowiadane z ogromnym maestrem. I my postawiliśmy sobie takie zadanie, żeby się przebić przez te opowieści, to znaczy, żeby spróbować zobaczyć, co jest pod powierzchnią tych takich historii wyuczonych i właściwie jakby odtwarzanych z płyty. I to jest ważny wątek naszej historii. Pokazujemy relacje Józefa Baczyńskiego z jego córką, która ojca widziała zupełnie inaczej niż reszta świata. Widziała go jako kochanego, ale dyktatora, kogoś, kto w rodzinie tak relacje ustawiał, jakby ta rzeczywistość obozowa nigdy z niego nie wyszła. Porządek, ład, taka nieznośna potrzeba kontroli, to wszystko było w Józefie Baczyńskim, który na zewnątrz był raczej uroczym, starszym panem, roześmianym, kontaktowym, bardzo przyjemnym w relacjach, więc było naszą ambicją pokazać, że nasi bohaterowie nie są z marmuru, że są w przypadku tych, którzy już umarli, żywymi, skomplikowanymi, powikłanymi osobami, że pokój w obozie koncentracyjnym odcisnął się piętnem na ich życiu. Na takich paradoksach, na takich pozornych ślicznościach zbudowana jest nasza opowieść, którą staraliśmy się tak toczyć, żeby była czasem melodramatyczna, jak w przypadku spotkania Maksymowicz z matką, czasem sensacyjna, jak w przypadku opowieści o tym, jak Marek Godlewski ucieka z obozu koncentracyjnego, czasem zabawna, jak wtedy, gdy pokazujemy rozmaite przygody z życia Karola Tendery, który jest postacią pełną energii, ale też pełną takiej ironii i też jakoś zabawną, co z ogromną życzliwością, ale też z pewnym zmysłem obserwacyjnym staraliśmy się go stworzyć. Odczuwali Państwo momentami, że te wspomnienia, bądź dotyczą wydarzeń sprzed 70 lat, cały czas są żywe, cały czas funkcjonują w głowach naszych bohaterów. Doktor Kliżączka tłumaczyła nam to w ten sposób, że u starego człowieka świeża pamięć jest czasami bardzo kiepska, to znaczy starszy człowiek może zapomnieć o tym, co przed chwilą ustalił z lekarzem, termin wizyty, nazwę leku, nawet imię wnuczki. Natomiast te takie najbardziej ekstremalne przeżycia z czasów dzieciństwa albo wczesnej młodości powracają jeszcze silniej niż kilkanaście lat temu. I rzeczywiście to jest dostrzegalne u naszych bohaterów. Miewają koszmary, słyszą w tych koszmarach niemieckie komendy, Raus, Schnell. Czasami to są też takie wrażenia zmysłowe, ktoś podobnie ich dotknie, ktoś gdzieś w tłumie zakrzyczy i to budzi w nich takie właśnie wspomnienia tych najgorszych chwil z Auschwitz. A czasami słyszą też o polskich obozach śmierci na przykład. Tak, to jest sprawa, która nie tylko w przypadku Karola Tendery
jest ważnym wątkiem naszej opowieści, ale Karol Tendera jest tutaj postacią najbardziej emblematyczną, dlatego że kilka lat temu, już po tym, kiedy go poznaliśmy, dowiedział się, że niemiecka telewizja CDF na swojej stronie internetowej użyła sformułowania o polskich obozach zagłady. Postanowił wytoczyć tej telewizji proces dość niezwykły, dlatego że chciał, aby sąd uznał, że użycie tego określenia obraża osobiście jego, Karola Tendera, narusza jego dobra osobiste. Sąd w pierwszej instancji przychylił się do takiej interpretacji i powiedział mu, że wpisał się w ten sposób w pewną tradycyjną i orzeczniczą, bo tak do tej pory orzekano. Ale kilka tygodni temu, przed świętami Bożego Narodzenia, sąd apelacyjny zmienił wyrok w tej sprawie. Po raz pierwszy mamy takie postanowienie sądu, takie orzeczenie, które mówi, że osobiście może czuć się obrażony i dostaje uszczerbku na dobra osobiste w jakiegoś obozu koncentracyjnego. Sąd nakazał telewizji przeproszenie Karola Tendery w bardzo określony sposób, określił wielkość czcionki, sposób ekspozycji tych przeprosin na stronie internetowej. Telewizja co prawda opublikowała tekst przeprosin, ale nie uwzględniając tych konkretnych wskazówek sądu, i to uruchomiło ogromną internetową akcję, którą obserwujemy z ogromnym zainteresowaniem i też z taką radością, dlatego że niezależnie od książki jesteśmy zaangażowani w projekt, który stworzyła fundacja, w której pracujemy, jak było naprawdę niemieckie obozy polscy bohaterowie, i widzimy, że bardzo wiele naszych materiałów, rozmów z byłymi więźniami dzisiaj trafia do tej przestrzeni internetowej. To są materiały cytowane przez organizatorów akcji. Jest nam z tego powodu bardzo miło. Mogłoby się wydawać, że dziś w roku 2017 ponad 70 lat od momentu wyzwolenia obozu Auschwitz, o bestialstwie tamtego miejsca opowiedziane już wszystko. Tymczasem okazuje się, że cały czas jeszcze trzeba przypominać, jaki był podział. Myślę, że tym bardziej teraz trzeba przypominać właśnie w tym czasie, kiedy pojawiają się te różne przekłamania historyczne. Warto też nazywać rzeczy po imieniu, nie zawisłe. Przecież uznać bohaterów to słowa nazista, hitlerowiec, obóz nazistowski. Oni zawsze mówią, że byli więzieni przez Niemców w obozie niemieckim, że słyszeli niemieckie komendy, że byli torturowani, głodzeni przez ludzi w niemieckich mundurach. Więc myślę, że powinniśmy podążyć za tym, jak oni o tym opowiadają. No bo oni ona się pyta, po co ten różaniec? Na logikę to powtarzanie to nazistowskim, ani w języku hitlerowskim, ani w języku niemieckim. Trzeba to wielokrotnie przypominać. To jest zresztą ważny wątek naszej książki. My pokazujemy zaniechania polskiej polityki historycznej. To, że po 90 roku, po zjednoczeniu Niemiec, po tym jak Polska była w PRL-em, a III Rzeczpospolitą, zawarto traktat między naszymi narodami, między naszymi państwami. Nie dawno się świadczy tego wydarzenia i bardzo wielu liderów opinii i polityków uważało, że teraz już nie wypada mówić o niemieckich obozach koncentracyjnych, bo weszliśmy w zupełnie nowy etap historii. Rasy moskiewiczki w Niemczech. To właśnie, to był rasy po polskiej stronie. Niemcy nie popełnili tego błędu. Pokazujemy to wyraźnie, że opinii ogromną troską i zainteresowaniem z ludzi w obozach koncentracyjnych organizowaliśmy spotkania w Niemczech, wychodząc z założenia, że skoro ktoś przeżył, to musiał doświadczyć jakiegoś rodzaju pomocy. Być może często ta pomoc pochodziła od tak zwanego dobrego Niemca. To się wpisywało w taką opowieść, że naziści założyli obozy, ale na szczęście było tam parę dobrych Niemców, którzy niektóre pomogli temu. Możemy dzisiaj wysłuchać relacji na przykład Józefa Paczyńskiego. My pokazujemy to, nie oceniając zupełnie sprawy, pokazujemy, że jeśli jeden naród odpuszcza politykę historyczną, jeśli nie chce mówić o swoich bohaterach, to naród sprawców potrafi w te szczelinę wejść i wypełnić swoją własną narrację, swoją własną wizję. Potraktujmy to, tak sobie myślę, jako przyczynę do dyskusji o tym, co dziś powinniśmy robić. Tylko lekcja to potraktujmy. Ale myśli pan, że to było celowe działanie ze strony Niemców? To była cyniczna próba zagospodarowania przestrzeni historycznej. Celowe z całą pewnością, chociaż byłbym ostrożny w mówieniu, że istniał jakiś jeden ośrodek, który to koordynował. To znaczy, jest tak, że intuicją pewną elit niemieckich było i jest, że trzeba szukać jakiegoś sposobu opowiadania o sobie, którym opowieść o zbrodniczych działaniach od 1933 do 1945 roku
nie będzie mówić o kraju jak są. Proszę podstawie wynika się zresztą niskie zapotrzebowanie, naród wielki, naród poetów, naród filozofów, nie jest przyjemnie być wyłącznie narodem podkopierców. Morderczego reżimu. Przeczołgani przez całą Europę. To nie postępowałby każdy naród, który znalazłby się w tej sytuacji, tylko nas interesuje to, co my mogliśmy robić jako Polacy, bo ponieśliśmy ogromne straty w II wojnie światowej. Wykazaliśmy się na wielu polach ogromnym bohaterstwem w imieniu polskiego państwa podziemnego z prawdziwych narodów świata, że Gota, czyli Rada Pomocy Żydom, to są wszystko wątki historii, o których powinniśmy bardzo, bardzo dużo mówić. Warto też o tym pamiętać, że nie ma w naszych bohaterach nienawiści, takiego poczucia dzisiaj nienawiści w stosunku do Niemców. To raczej taka potrzeba, żeby wszystko było nazwane po imieniu i żeby nie miał wątpliwości, kto był sprawcą, a kto był ofiarą. Poprosiła pani moje następne pytanie, bo ona miała właśnie emocje dotyczyć wspomniałego, że bohaterowie państwa książki mówili, że byli więzieni przez Niemców w niemieckich obozach. A to nie przeszkadzali w tym, żeby spotykać się na przykład z młodymi Niemcami, którzy przyjeżdżają do Polski i proszą o takie spotkanie ze świadkami historii. Jakie emocje wtedy się pojawiają? Różnie nam o tym opowiadano. Niektórzy bohaterowie mówią, że nie przypadają za językiem niemieckim, nie przypadają za tym, żeby go słuchać. Natomiast widzą, że często to najmłodsze pokolenie Niemców nie ma pojęcia o tym, co działo się 60 lat temu. I w domach o tym nie opowiada, wiedzą ci byli dziadkowie. I często dochodzi do takich bardzo poruszających momentów, kiedy ci młodzi Niemcy właśnie kajają się i przepraszają za czyny swoich dziadków. Więc do takich sytuacji też dochodzi o tym na opowiadaną. Nienawiści, nie wierzę, że to są ludzie, którzy doznali wojny, widzą, że kogoś ten klip będzie znali, ale ono, fakt wyjścia z tego surowca, to wszystko pozwoliło zyskać do życia szczególny stosunek. Właściwie, gdybyśmy mieli powiedzieć, o czym chcieliśmy napisać tę książkę, to może głównie o tym, że w stosunku do życia pełnym dystansu, zrozumienia, wyjścia takiego poczucia, że ciepło i mam co zjeść, to naprawdę jest dobrze. Alicja Krzyżączka, która organizuje wyjazdy tych starszych ludzi po całej Europie, opowiadała nam, że oni nigdy nie skarżą się, że klimatyzacja działa za mocno albo że nie działa, że pokój hotelowy jest za mały albo za duży, że jest wanna albo jest prysznic. To są ludzie, którzy przyjmują rzeczywistość taką, jaką jest, potrafią z najgroźniejszych rzeczy cieszyć się i uczą nas chyba czegoś istotnego, że z naszym człowieczeństwem oddawanym w straszliwej grupie, a oni doświadczyli tego, że człowiek potrafi być podły, to mało powiedziane, że potrafi być bestią po prostu. Że jednak człowieczeństwo jest czymś, co można ocalić nawet z takiego doświadczenia, zachować pogodę ducha i pozytywny stosunek do świata. Nawet wtedy, kiedy ten świat kruszeje i rozpada się, bo w jakiejś mierze nasza książka jest książką o rozpadzie świata byłych więźniów za kilka, kilkanaście lat. Nie będzie już nawet byłych więźniów. Tytuł tej książki, Dobrano Sauszyc, jest próbą syntetyzowania tego, że oni żegnają się ze światem, żegnają się ze swoim obozowym wspomnieniem, obozową traumą, a zostawiają nam ważne przesłanie. Bardzo ważna i bardzo potrzebna książka, Dobrano Sauszyc, reportaż o byłych więźniach. Autorzy tejże książki Aleksandra Wójcik i Maciej Zwiarski, Wielkości Polskiego Rady 24. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Polskie Radio 24. Na tyle było, że na przykład tego surowca wystarczająco do Polski nie zostanie przywieziony, to że być może wtedy zostanie rozważona jednak wielka wyprzedaż w MediaMarkt, na przykład za smartfon Huawei P8 Lite z 5-calowym wyświetlaczem oraz aparatem UWE 13 megapikseli. Zapłacisz jedynie 699 zł, oszczędzając 50 zł. MediaMarkt. Ascorbita, gdy potrzebuje naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorbita, wybieram lek pod gwarancję jakości. Ascorbita, tabletka musująca do wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorbita to lek, który zawiera aż 1 mg witaminy C i Przedłużcie zapoznać się z treścią ulotki dołączonej. Polacy nie umieją żyć. Zgodnie, Polacy nie umieją żyć. Mądrze i tak po prostu się dzieje, proszę Państwa. Tak się dzieje.
No siedzi. Kurwa, dziad śpiewa, no kurwa, Max, no. Polecam z lewem diety prawa. Także proszę Państwa, firma oszustystyczna Play. Mi się tak można bliżej przyjrzeć. Oszustystyczna Play. Tutaj na dole mamy gwiazdka 500. Też bardzo miła dziewczyna. Przy placu Konstytucji podaje, że można zadzwonić na infolinię. Jak oni ludziom wyłączają na przykład, że tylko na policję, straż można dzwonić, telefony interwencyjne. A tutaj jak można się połączyć gwiazdka 500, żeby do swojego konta na infolinii dojść, jak po prostu sieć nie działa. Także proszę Państwa, kolejna sieć oszustystyczna. I tak ludzie sobie dokuczają po prostu. Tak ludzie sobie dokuczają. Pieniądze pobierają, komukolwiek telefon sprzedają, nawet dziecku po prostu, no niepełnosprawnemu, pierwsza grupa inwalidzka, sprzedają, wcisną, no bo ma dowód, PESEL. I oni myślą, że jak na dowód i na PESEL, to już wszystko można zrobić. I wtedy ściągać haracze, haracze. I to jest teraz choroba taka, proszę Państwa, na dowód osobisty i PESEL. Nawet tutaj na Lubelskiej, gdzie dzisiaj ten Przybyłowicz był, zaprosiłam Przybyłowicza, proszę Państwa, zaczepiają ludzi, proszą o dowód PESEL, dają dwie dychy. Potem jakieś rachunki pędzą. Polskie Radio 24, sobota, 30. A ludzie nie wiedzą o tym. Takie mocno z książki sobie wynotowałem. No tu na Lubelskiej, mniejsza część dworca wschodniego. Elegancki facet, jeden z drugim podchodzą. Czy na chwilę nie mogłaby pani dać dowód, dowodu swojego na chwilę? No tak samo jak w firmie Play. Ciszę z dowodu, coś tam da za złotówkę, a potem 450 nagle złotych. Jedna faktura była 326, a druga 456 zł. To mi tu się zlało. Ja powiedziałam, proszę zrobić jedną fakturę z tego, a nie dwie. I to też nieprawda, że w ciągu 48 godzin to się musi zabukować i zaksięgować. To już jest trzecia doba i tu nic nie działa. Także proszę Państwa, firma Play nie bardzo chętnie i niedużo daje internetu. To nie jest tak, jakby się komuś myślało, że tu będzie raj. To tu będzie raj. Gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Landstrumeczka. Tutaj mamy gwiazdka 500. Sama dziewczyna napisała gwiazdka 500. Telefon jest wyłączony, tylko telefony alarmowe. I co mi tutaj gwiazdka 500? Kłamstwo. Po drugie, nie dwie doby, tylko trzy doby, może będą cztery. Radio kończy. Aleksandra Kozara, zapraszam. Zadumła, modlitwa, apele pamięci i nieustająco zadawane pytanie, jak mogło do tego dojść. W Oświęcimiu zakończyły się uroczystości związane z 72. rocznicą wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady. Hitlerowcy zamordowali w Auschwitz ponad milion osób. Również Żydów, ale wśród nich są także Romowie, Polacy, Węgrzy i Sowieccy wojenni. Wydarzenia związane z dzisiejszą rocznicą obserwował na miejscu specjalny wysłannik Polskiego Radia 24, Lucjan Oszuka. Powiedz, kto znalazł się wśród zaproszonych gości. W oficjalnej części dzisiejszych uroczystości udział wzięli szefowa polskiego rządu, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, ambasadorowie Rosji i Izraela, delegacja byłych więźniów obozu, środowiska żydowskie, romskie, przedstawiciele licznych organizacji i instytucji związanych z podtrzymywaniem pamięci o okrucieństwie Holokaustu. Mowa była o pamięci, która nie może zaginąć, która musi
trwać nie tylko po to, by czcić ofiary tej niewyobrażalnej zbrodni, ale która musi trwać po to, by nigdy już coś podobnego jak Auschwitz nie miało okazji się powtórzyć. W swoim przemówieniu premier Beata Szydło zauważyła, że liczne określenia używane wobec Auschwitz nie oddadzą w pełni charakteru tego miejsca. Minister z Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski mówił z kolei, że zbrodnie hitleryzmu są niewyobrażalne. Ogrom dokonanego tutaj zła napawa przerażeniem. Chociaż nasz kraj znajdował się pod brutalną okupacją hitlerowską, polskie państwo podziemne przyjęło co w jego mocy, aby poznać zbrodnicze zamiary Niemców i powstrzymać ich realizację. Rotmistrz Witold Pilecki dobrowolnie dał się osadzić w Auschwitz, gdzie zbudował organizację konspiracyjną w obozie i precyzyjnie udokumentował popełniane tutaj ludobójstwo. A głos zabrali dziś także byli więźniowie w rozdzierających, że tych przez nich dni relacjonowali swoją krzywdę. Bogdan Bartnikowski wspominał, że on i wszyscy jego znajomi, którym udało się przetrwać niemiecką okupację, do tej pory pamiętają, co wydarzyło się w obozie. My wszyscy jesteśmy naznaczeni do śmierci prawdopodobnie tymi okropnymi przeżyciami. Ja tu nie zgłosiłem. Ja tu przyjeżdżam, ja tu muszę przyjeżdżać, żeby dawać świadectwo prawdzie. Mówię, że tej historii tragicznej, o tym, co tutaj się działo, nie tylko ja, więcej nas tu przyjeżdża. To są dla nas bardzo trudne chwile. Na południu i południowym wschodzie tej nocy największe byli więźniowie w swoich relacjach przyznają także, że radość czy wolności tuż po wyzwoleniu była pełna goryczy. Mówili, że nagle trzeba było stawić czoła nie tylko temu, co zostało w pamięci z obozu, ale także utracie najbliższych i wszystkiego, co towarzyszyło życiu tych ludzi w chwili aresztowania i skierowania do Auschwitz. Uroczyste obchody tej dzisiejszej 72. rocznicy wyzwolenia zakończyła wspólna modlitwa przy pomniku ofiar obozu. O uroczystościach 72. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau mówił reporter Polskiego Radia 24 Lucja Orszówka. Z kolei w warszawskich uroczystościach Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu uczestniczyli przedstawiciele ambasady Izraela oraz społeczności żydowskiej. W swoich wystąpieniach podkreślali ogrom tragedii, która spotkała Żydów. W czasie II wojny światowej istniało 6 milionów europejskich Żydów, a połowa z nich była Polakami. NDR z ambasady Izraela w Polsce nawiązała do hasła tegorocznych obchodów. Pamięć o Holokauście, edukacja dla lepszej przyszłości. Przypomniała też o dziedzictwie polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Najważniejsza jest akceptacja innych oraz pomoc innym będącym w potrzebie. Pamiętamy z szacunkiem i należnym honorem 6,5 tysiąca polskich sprawiedliwych wśród narodów świata, którzy podczas tych ponurych czasów z narażeniem własnego życia i życia swoich rodzin spieszyli z pomocą prześladowanym Żydów. Prezes Fundacji Sharon Goldatencer przypomniała, że jej ojciec był więźniem Auschwitz. Zwróciła też uwagę, że w Holokauście zginęło 1,5 miliona żydowskich dzieci. Usta setek tysięcy dzieci żydowskich milczą na zawsze, a niektóre z tych nielicznych, które przeżyły, dają świadectwo prawa. Międzynarodowy Dzień Pamięci jest krzykiem żydowskich dzieci, matek i ojców, krzykiem zamordowanego żydowskiego narodu. Pamiętamy. Fundacja Shalom zachęca, by dziś o 18 w oknach domów zapalić świece w geście pamięci o ofiarach Holokaustu. W Międzynarodowym Dniu Pamięci o ofiarach Holokaustu papież Franciszek przyjął w Watykanie delegację Europejskiego Kongresu Żydów. W swobodnej rozmowie z jej członkami opowiadał, że od dziecka miał kontakty z osobami narodowości żydowskiej. Według relacji Radia Watykańskiego na początku spotkania papież nawiązał do Dnia Pamięci, mówiąc, że pamięć o ofiarach Holokaustu zapewnia, iż podobna tragedia już się nie powtórzy. No jak ma zasiłek, to jeszcze tym bardziej nie może pracować. Z osobami narodowości żydowskiej dorastał on więc w klimacie życzliwości. Dla Żydów miał z nimi bowiem kontakt od dzieciństwa. Franciszek zgodził się z opinią prezesa Europejskiego Kongresu Żydów, Moshe Kantora, który mówił o potrzebie umocnienia przez Żydów i chrześcijan wspólnych wartości, a także o znaczeniu edukacji i rodziny w epoce, w której jesteśmy świadkami zmierzchu wartości moralnych i
etnicznych marek Lener, Polskie Radio. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdza, że cofnęła zakaz wjazdu dla prezydenta Przemyśla. Anulowanie zakazu SBU tłumaczy tym, że Robert Homa odżegnał się od antyukraińskich marszów, które miały odbywać się w jego mieście. Wcześniej ukraińska służba bezpieczeństwa oskarżała prezydenta Przemyśla o udział w takich imprezach. Tym też argumentowała zakaz wjazdu. Jak poinformowała rzecznik służby bezpieczeństwa Ołena Jędlańska, zakaz wjazdu i jego odwołanie wydawane są z uwzględnieniem szeregu czynników związanych z bezpieczeństwem kraju, polityką zagraniczną. I że Polacy są nieprzystosowani, nieprzystosowany naród, nieprzystosowani do wiedzy. Takie marsze. Jednocześnie czytamy na decyzję wpłynął fakt, że zakaz wjazdu na Ukrainę dla Roberta Homy starała się wykorzystać strona trzecia po to, by spowodować rozłam w polsko-ukraińskich stosunkach. W sprawie mera Przemyśla Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało do ukraińskiego resortu dyplomacji notę protestacyjną. Nieoficjalnie ukraińskie media donoszą, że w sprawie odwołania zakazu wjazdu dla mera Przemyśla interweniował prezydent Piotr Poroszenko. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Zdaniem Daniela Szynkowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zakaz dla prezydenta Przemyśla był błędem strony ukraińskiej. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, która wydała ten zakaz, jest takim swoistym reliktem przeszłości w tym państwie, a w zasadzie powinienem powiedzieć osobnym państwem w tym państwie. I tylko i wyłącznie dzięki interwencji prezydenta Poroszenki, co wiemy właśnie z doniesień ukraińskich, udało się ten zakaz cofnąć. Rzeczywiście to było bardzo niepotrzebne napięcie, tym bardziej, że no, forum jest dobrą okazją do tego, żeby jednak promować dobry wizerunek Ukrainy nie tylko w Polsce, ale na arenie międzynarodowej w ogóle i zacieśniać kontakty między jedną a drugą stroną. Bardzo dobrze, że no, ta historia w zasadzie dobiegła końca. Z każdego takiego incydentu z całą pewnością będzie cieszyła się Moskwa, dodał Daniel Szynigowski. Trzeba mieć zwykle na uwadze to, kto korzysta na tych wszystkich zdarzeniach, które między Polską a Ukrainą zachodzą, a mamy ich w ostatnim czasie kilka. Pojawiły się pewne napięcia, to zdecydowanie tak można to interpretować. Na Ukrainie bardzo często mówi się, że no, może nie do końca te relacje z Polską są aż tak kluczowe, ale wydaje mi się, że teraz wraz z tymi postępującymi zmianami chyba jednak władze ukraińskie dojdą do przekonania, że stanowisko Polski, która popiera Ukrainę w takich, a nie innych okolicznościach, będzie bardzo istotne, dlatego że inni będą zajęci swoimi problemami, a problem ukraiński jest też w pewnym sensie problemem Polski, więc tutaj te interesy są wspólne. Więcej rozmów i komentarzy znajdą Państwo na naszej stronie polskieradio24.pl. Powinniśmy zrobić wszystko, aby ograniczyć zanieczyszczenia powietrza, powiedział w Polskim Radiu 24 minister środowiska Jan Szyszko. Wczoraj podczas sejmowej debaty minister przypomniał, że jest przestrzegany i modyfikowany Krajowy Program Ochrony Powietrza z 2015 roku. Działaniami w tym zakresie zajmuje się komitet powołany przez premier Beatę Szydło w październiku zeszłego roku. Minister środowiska zapewnił, że rząd podejmuje kolejne kroki, by zwalczać zanieczyszczenie powietrza. Smog był, jest i będzie, mówił Jan Szyszko. Trendy demograficzne przedstawiają swoje rozwiązania najczęściej w kilku wariantach. A ten bardzo duży przedmiot państwa. Informujemy o tym, jakie jest prawo. Samorządy się pytają, zaglądają z oczy, na co się zgodzimy. My nie możemy takiej rozstrzygającej informacji udzielić. Tak długo, jak nie dostaniemy oficjalnego projektu. Natomiast doradzić możemy, poinformować jak najbardziej, rozpoznać sprawę, a będzie nam dzięki temu łatwiej w przyszłości, kiedy otrzymamy taki projekt. Więc to na tym polega. Ma to charakter troszkę rozmowy. Trzeba ograniczyć to, co emitujemy i odpowiednio zadbać o specjalne kliny na powietrzające w miastach, wskazał minister Szyszko. Ale przede wszystkim, żeby to było sieć miasta, żeby szkoły były jednozmianowe, żeby społeczności lokalne były w pełni albo w zdecydowanej większości usatysfakcjonowane, żeby ludzie mieli pracę. Także to się wokół tego wszystkiego kręci. Małgorzata Sądecka, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji, przyznaje, że samorządowcy mają wiele pytań. Na razie z problemami, z jakimi samorządy się zgłaszają do nas, to jest albo chcą przekształcić gimnazjum, albo zmiana szkoły sześcioklasowej, która ma wybudować szkołę podstawową sześcioklasową, ośmioklasową, szkoły o ograniczonym stopniu przekształcenia, czyli do 1-3, albo do 1-4 lub szkoły filialne, szczególnie na terenach wiejskich.
wsi, szczególnie no, tereny wiejskie. Rozmowa dostępna jest na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. To są tereny miejskie. Płaskie samoloty F-16 przez kilka miesięcy stacjonować będą w siostrzanej bazie w Krzesinach koło Poznania. Potrzeby przebazowania ma związek z rozbudową lotniska wojskowego w Łasku. O planowanej inwestycji mówi dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, pułkownik Rafał Zdanecki. Między innymi będzie wdrożony pas, dodatkowe drogi kołowania, dodatkowe płaszczyzny postoju samolotu. Inwestycja planowo ma rozpocząć się 1 kwietnia, natomiast zakończenie będzie zależało od postępu prac. Jak zapewnia dowództwo bazy, przeprowadzka nie będzie miała wpływu na bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Oto się do tego przygotowujemy i robimy wszystkie plany, żeby szkolenie było tak intensywne jak do tej pory, a żeby stać na straży naszego nieba, to czy będziemy tutaj, czy będziemy w jakiejkolwiek innej lokalizacji, to będziemy 100% zabezpieczyć. Rozbudowa lotniska w Łasku była konieczna ze względu na obecność wojsk sojuszniczych. W informacjach dnia ocieplenie relacji Moskwy z Waszyngtonem na jutro zaplanowano rozmowę telefoniczną prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Informację potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin i Donald Trump wymienili już kilka zdań w rozmowie telefonicznej, gdy rosyjski prezydent zadzwonił z gratulacjami po ogłoszeniu zwycięstwa Trumpa. Później Kreml przy każdej okazji podkreślał, że Putin jest gotów do dłuższej rozmowy i wyraża chęć osobistego spotkania, ale dopiero po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W wypowiedziach publicznych zarówno Władimir Putin, jak i Donald Trump podkreślali, że liczą na ocieplenie kontaktów Moskwy z Waszyngtonem. Po obu stolicach podkreślono konieczność podjęcia współpracy w walce z międzynarodowym terroryzmem, głównie przeciwko dżihadystom Państwa Islamskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rolnicy w Grecji organizują nowe blokady. Przejezdna do odwołania jest autostrada z Salonik do Aten w okolicy Larisy. Z kolei na północy Grecji protestujący próbują przełamać kordon policyjny i zablokować przejście graniczne z Bułgarią. Każdego dnia rolnicy ustawiają nowe blokady w całej Grecji. W okolicy ważnego węzła komunikacyjnego niedaleko Larisy zgromadzili ponad 300 traktorów. Przebiegająca w pobliżu autostrada jest zablokowana w kierunku na Ateny, a kierowcy muszą tam przejeżdżać bocznymi drogami. Zaostrza się też sytuacja przy granicy z Bułgarią, gdzie protestujący wzywają wszystkich okolicznych rolników do przedarcia się przez oddziały policyjne i zablokowania przejścia granicznego Promachonas. Siły policyjne zostały tam rozmieszczone po interwencji. A dobrze, dobrze, byle jak, bo to wiadomo, że to takie zaziębienie, ale żądają spełnienia obietnic, jakie złożył w ubiegłym roku premier Aleksis Tsipras. Obietnice premiera nie zostały spełnione nawet w najmniejszym stopniu. Nie chcemy niczego więcej, ale jesteśmy w punkcie bez wyjścia. Mówi jeden z protestujących. Rolnicy domagają się zmian w ich opodatkowaniu, zmniejszenia kosztów uprawy ziemi i odszkodowań za straty spowodowane atakiem zimy. Z Aten, Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. Wieczorem w nocy zachmurzenie małe, tylko na wschodzie umiarkowane. Na północnym wschodzie słabe opady śniegu, lokalnie marznącego deszczu lub burzawki powodujących gołoleć. Miejscami także marznące mgły ograniczające wzdzialność do 200 metrów. Kierowcy muszą zachować ostrożność. Temperatura od minus 13 stopni na południu, minus 8 w centrum, do minus 3 na wybrzeżu. Na północnym wschodzie od minus 3 do minus 15. Słowem wszystko. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za aparat Canon EOS M10 z funkcją nagrywania filmów w jakości Full HD zapłacisz jedynie 1399 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Przed Państwem Hity. Nowe stokrotki. Brzydka wieprzowa jedyne 10,99 za kilogram. Olej kujawski 1 litr za 4,99. Tak, kujawski 4,99.
stokrotka, zakupuję jak zgładka. Rozumie maruszyny, które nie potrafią same wykuć rozum. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie aroaktywnej. Można go stosować bez smarowania. Już od bilet żelu do naszego serwisu. Żel aroaktywny pochodził aromat sos i biotyny eukalyptusa. Podstawa to jest ryż. Wszystko jest oparte na ryżu, na miodzie, olej kokosowy, mięso, tłuste mięso, może być nawet tłusta kiełbasa, napoje ciepłe, garbaty, herbaty, zmioty, maliny, rozgrzewające herbaty. Polskie Radio 24. Debata dnia. Dziś zaprasza Robert Bogdański. Czyli jak zmierzą Państwo w studiu ze mną pani Agata Czarnacka, związana z portalem Polityka PL, filozof z Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat z filozofii. Tak, jest to doktorat poświęcony kwestii normalności w zakładzie etyki. Kwestia normalności z pewnością na się rozwoju przyda, a jako przeciwwaga dla pani, ponieważ pani również stworzyła portal Lewica 24, więc tutaj tak, moje poglądy są oczywiste. Grzegorz Jankowski, były redaktor Fakultetu Medycznego Stacji Artysta. Proszę Państwa, nie mamy jakiegoś jednego wydarzenia, które byśmy chcieli poświęcić dzisiaj rozmowę. Będzie kilka, szczególnie wydaje mi się, że najlepiej zacząć od tematu takiego trochę historycznego, ale tak naprawdę historyczne nie jest. Bo dzisiaj mamy rocznicę wyzwolenia Auschwitz, uroczystości. Wpisuje się w to akcja internautów, akcja polskich środowisk, można powiedzieć narodowych, którzy postanowili doprowadzić do tego, żeby stacja ZDF przeprosiła we właściwy sposób więźnia obozu Auschwitz i zorganizowała akcję hashtag GMT Camps. Obracamy się tutaj w takim wokół takiego problemu, czy istnieją naziści, czy istnieją Niemcy, czy to były niemieckie obozy, czy to były obozy nazistowskie, czy one miały narodowość, czy nie. Kilka dni temu ktoś mi pisał o tym, że później polskie obozy, tam gdzie był Auschwitz. No jest to taki temat niby historyczny, a niesłychanie zapalny. Tak, to prawda. Ja w ogóle nie rozumiem tej dyskusji. Znaczy rozumiem postawę Niemców, którzy próbują ten relacji zerować. Natomiast zupełnie nie rozumiem, dlaczego w Polsce przyjęło się często, zamiast mówić zbrodni niemieckie, czy agresja niemiecka na Polskę i tak dalej, mówi się naziści, agresja nazistowska i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie niepojęte, szczególnie w naszym kraju. Wydaje mi się, że trzeba jakoś żyć z tym, że jesteśmy 10 lat później i nasze stosunki z Niemcami w tej chwili należą do tych stosunków, które należą do racji stanu. Więc po prostu łatwiej jest odgraniczać. Poza tym wydaje się, że jeżeli znamy kogokolwiek, kto mieszka za Odrą, no to okazuje się, że to jest zazwyczaj osoba, człowiek taki jak my, trudno sobie połączyć to w jedną spójną, logiczną całość z tym, do czego byli zdolni Niemcy pod rządami Hitlera. Stąd to rozróżnienie, które po prostu pomaga nam samym istnieć we współczesnym świecie, nie dać się ponieść nienawiści. To jest absolutnie zrozumiałe. Podoba mi się akcja sprzątania tej kwestii polskich, niepolskich obozów śmierci, obozów koncentracyjnych, ale... No właśnie chodzi o... Już mówię. Rzeczywiście jest to szeroko zakrojona, wieloletnia akcja PR-owa.
prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskie, która doprowadziła do tego, że świadomość tego, jak bardzo dużym, jak bardzo raniącym jest utożsamianie obozów, które znajdowały się na terenie dzisiejszej Polski z polskimi obozami koncentracyjnymi, polskimi obozami śmierci. Po prostu było po prostu dla nas bardzo trudne, ponieważ mnóstwo Polaków, ludzi mieszkających w Polsce, ludzi mających obywatelstwo polskie, po prostu tam zginęło. A w związku z tym, przypominanie o tym zawsze mi się wydawało dobrą inicjatywą, ale do momentu, kiedy nie zaczęło, kiedy nie zaczęliśmy grozić sankcjami, wysokimi karami, nawet do 2 lat więzienia, jeśli dobrze pamiętam, w tej chwili grozi osobie, która znieważa naród polski, przy czym właśnie jako takim sztandarowym przykładem znieważania narodu polskiego jest mówienie o, tutaj otwieram cudzysłów i bardzo proszę, proszę nie interpretować tego w kategoriach chęci znieważania narodu polskiego. Otwieram cudzysłów polskich oboza śmierci. Zamykam cudzysłów. Cudzysłów potwierdzamy tutaj. Właśnie, to jest dla mnie... Właśnie, to jest pani pogląd. I chciałam teraz, momencie, właśnie o to mi chodzi, że tu jest, tu wydaje mi się, że moment, kiedy mam poczucie, że na antenie zastrzeganie się tak intensywne jest niezbędne, oznacza, że chyba wkroczyliśmy w jakiś niebezpieczny moment już cenzurowania swobody wypowiedzi, na przykład naukowej. Ponieważ całkiem niedawno czytałam, że jest autorem książki. Muszę pani wpłynąć w słuchu, ponieważ mamy tutaj rzecz związaną z negacjonizmem, a właściwie z zaprzeczaniem głosu, prawda? A jednak negacjonizm jest penalizowany tylko w odniesieniu do innych kwestii. Teraz pytanie, czy penalizujemy negacjonizm w odniesieniu do innych kwestii, a nie został skazany jak najbardziej w odniesieniu do swoje. Ale jeszcze raz mówię, że istnieje po prostu pewien rodzaj, mówienie o, otwieram cudzysłów. Radio, to ten raz, Eurokonchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Od polskich obozach śmierci grozi w Polsce bardzo, grożą w Polsce bardzo wysokie kary, nawet jeśli, znaczy nie mamy dokładnie nie mamy dokładnej wykładni tego. A co złego w tym, że grożą wysokie kary za tego rodzaju rzeczy? Tak, rozumiem, że dzisiaj nie ma takiego. Znaczy ja bardzo dużo mówię, potem zaczynam dochodzić do jakiegoś sensu i wtedy właśnie... Kary będą, kary.